Bieżący sezon to 50 lat obecności Rapul Ring na rynku w Europie. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa skrócone portfolio odmian historycznych. Na naszych poletkach możemy zaprezentować odmianę Lenora. Jest to odmiana, która charakteryzowała się wysoką zawartością kwasu erukowego i glukozynolanów. Została zarejestrowana w roku 1954 roku. Natomiast z drugiej mojej strony odmiana Liracota, odmiana, która charakteryzowała się już brakiem kwasu erukowego, natomiast zawierała glukozynolany i to jest rejestracja 1984 rok. Jednak tutaj należy zwrócić uwagę, że początkiem hodowli jakościowej była odmiana Lezira, która została wprowadzona w Europie w 1973 roku. Natomiast pierwszą odmianą właśnie w tym typie odmian jednozerowej były odmiany, które były rejestrowane w Kanadzie w 1971 roku. 81 rok to również pierwsze odmiany dwuzerowe, czyli o niskiej zawartości kwasu erukowego oraz glukozynolanów. Pierwszą odmianą właśnie w tym typie, odmianą populacyjną, była odmiana Libra d'Or. Połowa lat 80. to intensywny rozwój odmian populacyjnych dwuzerowych, czyli z niską zawartością kwasu erukowego i glukozynolanów. Odmianą, która w tamtych czasach wiodła prym, była odmiana Lirajet, która w swoim szczytowym momencie była uprawiana na przeszło 3 milionach hektarów w Europie. Kolejne lata to dalsze rozwijanie hodowli. W roku 1995 wprowadzono pierwszego na świecie mieszańca, odmianę Joker. Była to odmiana wyhodowana w systemie MSL. Kolejne lata to w Polsce dominacja odmiany Lisek, 1998 rok i wreszcie początek lat 2000, 2015 rejestracja odmiany Atora i od tego momentu rozpoczyna się już intensywna ekspansja odmian Rapul na rynku w Polsce, w Europie i na świecie. Tyle na temat odmian historycznych. Całe nasze portfolio oczywiście myślę, że wkrótce Państwo będziecie mogli zobaczyć zarówno na mediach społecznościowych, jak również na naszych spotkaniach polowych. Bądźcie z nami.